Dzień dobry, witajcie w kolejnym wydaniu BetClick TV. Przed nami kolejna seria spotkań międzynarodowych. Jak wiecie, Polska gra z Włochami, ale zanim zaczniemy rozmawiać o tym meczu, mam dla Was propozycję pewniaka tygodnia. W tym tygodniu sugeruję Wam zakład na zwycięstwo Czechów w spotkaniu barażowym do eliminacji Euro 2012 z Czarnogórą. Czesi może nie mieli najlepszych kwalifikacji, zajęli drugie miejsce w grupie i uplasowali się za Hiszpanią. Nie mieli najlepszych wyników, ale mimo wszystko wydaje mi się, że u siebie powinni poradzić sobie z Czarnogórą, która była druga w grupie G za Anglią i która po raz pierwszy doszła tak daleko i nie wydaje mi się, że poradzi sobie na wyjeździe w Pradze. Dlatego proponuję Wam zakład w BetClick po kursie 1,70 na wygraną Czechów. Teraz czas porozmawiać o tym, na co wszyscy czekamy, czyli mecz Polski z Włochami. Jak wiemy, Włosi, mistrzowie świata z 2006 roku, są w tym momencie bardzo mocni. W swojej grupie eliminacyjnej do Euro zajęli pierwsze miejsce. Podczas kwalifikacji nie przegrali ani jednego spotkania. Ale trzeba zauważyć, że Polacy grali ostatnio z paroma dobrymi rywalami, m.in. z Koreą, z Niemcami, z Meksykiem i zaliczyli w tych wszystkich meczach remisy, mimo że te drużyny radziły sobie przed spotkaniami z nami bardzo dobrze i nikt nie spodziewał się korzystnych rezultatów. Dlatego w tym tygodniu proponuję Wam jako moją propozycję zakładu tygodnia typ na remis w spotkaniu we Wrocławiu po kursie 3,25, który mam nadzieję, że ten zakład przyniesie Wam nie tyle tylko, że radość z wyniku, ale także spore korzyści finansowe. Mam nadzieję, że wpadnie Wam on i że zobaczymy się już niedługo w bardzo dobrych nastrojach. Do zobaczenia.